Witam serdecznie szachowa Polsko, z tej strony Rzecz Jasna szparuman Zapraszam do obejrzenia, wysłuchania dość nietypowego odcinka, w którym chciałbym po prostu z Wami, jak chłop ze chłopem, porozmawiać. Szykuję się! Najsilniejszy turniej mojego życia, moi drodzy. Turniej międzynarodowy w Abu Dhabi, na którym posiadam aż dopiero 51 numer startowy. Dla porównania, sprawdziłem sobie, jak sprawy się miały na minorce, który do tej pory był najsilniejszym turniejem szachowym w mojej karierze. Po pierwsze, chciałem przypomnieć i podziękować każdemu, kto pomógł mi w uzbieraniu funduszy, żebym na tamten turniej mógł wówczas się wybrać. Bardzo dziękuję, bo jak pamiętacie dobrze, na tamtym turnieju zrobiłem drugą normę artymistrzowską. Także yy... Myślę, że to jest jasny znak i dowód na to, że warto wspierać tego łysego człowieka z baranówki. Na turnieju na Minorce miałem 47 numer, także może jeśli chodzi o różnicę w numerach startowych, ona nie jest aż tak przerażająca, ale chciałbym Wam pokazać pewien detal, który jest bardzo istotny dla mnie, jeśli chodzi o średni ranking turnieju, który jest potem niezmiernie istotny, jeśli chodzi o w ogóle myślenie o czymkolwiek więcej, niż po prostu wzięciu udziału w turnieju. Zobaczcie sobie, że na Minorce... Jak sobie porównacie na przykład 150 numer. Na minorce 150 numer posiadał ranking 2190. Zobaczcie teraz, jak sprawy się mają w Abu Dhabi. To jest bardzo ważne z perspektywy turnieju, ponieważ 150 numer w Abu Dhabi posiada ranking 2355. Teraz zobaczmy sobie, ile osób łącznie grało w Abu Dhabi, czy znaczy będzie grało w Abu Dhabi. Jest to 224 osoby. W szachach kojarzenie wynika następująco. W pierwszej rundzie jest łączna liczba osób dzielona na pół. I tak naprawdę pierwszy gra z pierwszą osobą poniżej tej połówki. Czyli jeżeli mamy 224 osoby, to Tabata Bay będzie grał z zawodnikiem o numerze 115 czy 113 nawet, czyli praktycznie gościem 2400. Teraz zobaczmy dla mnie, jeżeli taba gra ze 113, dodajemy 51, ja będę grał z gościem około 164 miejsca, czyli na ten moment będzie to Mamadowa Narmin o rankingu 2327. I to jest bardzo dobre, jeśli chodzi o turnieje właśnie, że zaczynamy z bardzo wysokiego pułapu. Nie musimy tego turnieju rozkręcać, na przykład zaczynając od trzech zwycięstw, żeby w ogóle dostać się do takich zawodników utytułowanych. To jest bardzo dobry znak, bo nawet jeżeli noga się powinie, cały czas jesteście w grze. I to jest przede wszystkim największa różnica tego turnieju względem innych. Bo zobaczcie sobie na przykład na minorce. Ja grałem z tego co pamiętam w pierwszej rundzie z gościem w okolicach rankingu chyba 2050 czy może 80. Także musiałem wygrać tą jedną partię, żeby w ogóle dostać kogoś na wyższym rankingu. Tutaj jest ta sprawa nieco lepiej zorganizowana. Także moi drodzy, jak ja to widzę. Codziennie będą oczywiście relacje z turnieju, na które serdecznie Was zapraszam. Tutaj pod spodem macie już zaznaczoną konkretną datę i godzinę, w której będą się te regularne analizy pojawiały. Kilka słów ode mnie. No, nie będę kłamał, jest to bardzo silny turniej, ale ja też nie tak silnych turniejach, też. Yy, może nie, że w nie tak silnych turniejach, bo faktycznie w turnieju Open tak silnym nigdy jeszcze nie brałem udziału, ale no już z tymi najlepszymi. Naprawdę przyszło mi się zmierzyć, bo na przykład grałem przecież w turnieju kołowym na Ekstralidze, gdzie mój średni ranking zawodników wynosił niecały ranking 2600. Yy, grałem w wielu kołówkach, które były bardzo silne, jak na przykład Ekstraliga w Legnicy, na której zmierzyłem się na przykład z Radosławem Wojtaszkiem. Także, tak jak wielu z Was twierdzi, powtarza mi, i ja również zdaję sobie z tego sprawę. Tutaj walka będzie nie do końca między mną a moimi przeciwnikami, bo ja uważam, że umiejętności szachowe naprawdę mam przynajmniej, przynajmniej wystarczające do tego, aby coś tutaj na tym turnieju w Abu Dhabi zwojować. To będzie bardziej taka psychologiczna po prostu batalia między mną samym, czy uda mi się tą presję wytrzymać, czy nie. Zobaczymy. To będzie bardzo dobry egzamin, to będzie bardzo dobry test. Traktuję ten turniej stricte jako inwestycję. Nie będę miał w planach występować w tak prestiżowych turniejach, you <laughs> w najbliższym czasie, więc z pewnością zebrane tutaj doświadczenie bardzo mi tutaj dobrze posłuży przed kolejnymi startami. Ogólnie moi drodzy, jestem dość optymistycznie nastawiony, szczerze powiedziawszy, ten turniej w Grecji bardzo dużo wlał radości w moje serce. Pokazał mi, że nie muszę grać tylko tych debiutów, które mam przepracowane idealnie, żeby móc rywala ogrywać. Przykładowo winawer był przeze mnie przygotowywany tak naprawdę przez 40 minut na plaży, a wy Wystarczyło to idealnie, żeby yy, po prostu zszokować przeciwnika i potem zagrać tak piękną partię. Druga partia Najdor, to samo. Oczywiście mogło być kompletnie inaczej. Rywal mógł mnie zaskoczyć w szóstym ruchu, mogła się ta partia zupełnie inaczej ułożyć, no ale nie mamy na to wpływu. Czasami po prostu trzeba podjąć ryzyko i się z nim zmierzyć. A na przykład z drugiej strony grałem obronę francuską, którą gram od trzech lat, w której wygrałem z Wladimirem Kramnikiem, na przykład czy wygrywałem z czołówką światową po prostu w niejednej partii szachów błyskawicznych czy szybkich, a potem siadałem do przeciętnego Hindusa 2370 i po prostu czułem, jakbym grał z komputerem, bo po prostu on dokładnie wiedział, na co się przygotować. Także tak naprawdę nigdy nie wiemy, jakie rozwiązanie będzie najlepsze. Zazwyczaj wiemy o tym dopiero z perspektywy partii, gdy ta partia już się zakończy, no ale wiadomo, że nie ma co nigdy płakać nad rozlanym mlekiem. Jadę z bardzo ciekawymi osobami, dokładniej mówiąc, lecę, lecę z młodym zawodnikiem e, Semanem Jakubem oczywiście, 2462 IM, też myślę, że dla Kuby to będzie dość ważny turniej, bo e, no już Kuba na tym rankingu 2450 stoi od dość dawna i pasowałoby właśnie ten e, szczebel wyżej skoczyć. Grzegorz Nasuta Grzegorz Nasuta nigdy nie zawodzi w takich turniejach. 2.533 arcymistrz. Grzesiu ostatnio zagrał bardzo dobry turniej w Rumunii, gdzie zrobił 7 punktów z 9. Wiele partii zwyciężył. Chyba tylko jedną partię przegrał, więc Grzesiu też myślę, że jedzie naprawdę z bardzo fajnym nastawieniem. I na końcu nasz tutaj atmosferić, ale też bardzo ambitny szachista, który jeszcze nie powiedział na pewno ostatniego słowa w swojej karierze szachowej. Mateusz Paszewski. Jestem bardzo ciekawy jak Mateuszowi pójdzie, bo bardzo serdecznie mu z całego serca kibicuję. Mateusz jest taką definicją osoby, która naprawdę ciśnie niezależnie od tego, co się wydarzy i ja go osobiście podziwiam. Wiem, że niektórzy y, lubią sobie tam śmieszkować, że wiadomo, że dużo inwestuje, żeby w takich turniejach brać udział, ale dla mnie jest po prostu dowodem na to, że no, ciężka praca popłaca i finalnie mam nadzieję, że po prostu uda mu się osiągnąć ten tytuł mistrza międzynarodowego, do którego tak bardzo mocno dąży, a może w przyszłości nawet uda mu się jeszcze wyżej zajść. Także Jedziemy, lecimy łącznie w cztery osoby ja będę w pokoju z Grzegorzem Nasutą czyli arcymistrzem mam nadzieję, że tutaj też będzie mi tak jak mój kolega z Grecji Bartek Niedbała pomagał różnymi może pomysłami nie do końca może przygotowaniami, ale pomysłami co może by było dobre przeciwko temu rywalowi ja też mam nadzieję, że Grzesiowi będę mógł ogólnie pomóc, a przynajmniej nie przeszkodzić w jego turnieju także zapowiada się naprawdę bardzo ciekawe dwa tygodnie bo po turnieju też zostajemy nie... Niestety, chyba już trzeba powiedzieć, kolejne trzy noce, z tego względu, że po prostu przenieśli nam lot i niestety, ale w dniu turnieju, w dniu zakończenia turnieju nie zdążylibyśmy na samolot, więc kolejny samolot, który tak jakby nam strona za zaoferowała, był dopiero za trzy dni. Na no, to oznacza oczywiście kolejne wydatki, także y, nie będę kłamał turniej. Na pewno chyba najdroższy w moim życiu, też swoją drogą. No ale mówię, y, nie będzie mi dane wiele razy w takim tym miejscu być. W tym roku już zrobiłem takie miejsca jak y, Ugandę, Nowy Jork. Więc y, dlaczego by już y, po prostu nie przypieczętować tego wszystkimi miejscami na świecie, w które y, chciałbym się udać? Przynajmniej na ten rok. Y, y, I teraz tak, możemy jeszcze, zanim przejdziemy do analizy partii, bo mam dla Was tutaj partię szachową, którą zagrałem z jednym z, z Którzy tutaj będą y, czołowali na liście. I chciałem wam pokazać jak ta partia klasyczna przebiegała Ale też chciałbym wam powiedzieć z góry Jak to wygląda e, moje plany dalsze niż Abu Dhabi Bo e, też nie wiem jak mi tam pójdzie Możliwe, że uda mi się zrealizować mój cel I będziemy tutaj wszyscy skakać ze szczęścia No ale możliwe, że dostanę ciężki łomot I będzie trzeba po prostu wrócić i dalej trenować e, Niezależnie od tego Chcę żebyście wiedzieli, że będę sobie wracał e, Z podniesioną głową Mam pewien pomysł na swoją po prostu działalność szachową Nie tylko na tą działalność przeszachową ale tak jak pewnie zdążyliście zauważyć, pojawiały się ostatnimi czasy ankiety na moim kanale z różnymi pomysłami odnośnie strony szachowej, kursów szachowych. Powiem Wam szczerze tak, przez ostatni rok już tak naprawdę to mi krąży w głowie, gdzieś te wszystkie myśli o tych po prostu różnych rzeczach dookoła szachowych od dobrych dwóch lat, ale gdzieś cały czas po prostu miałem takie poczucie, że nie chcę rozpraszać energii, że jeżeli teraz nie postawię kropki nad i, to mi to wszystko poucieka, chodzi mi oczywiście o ten tytuł arcymistrza, że potem już po prostu nie będzie mi się chciało do tego wrócić, ale uważam, że trzeba podejść do sprawy totalnie inaczej, o 180 stopni, bo ostatnie pół roku muszę przyznać, że bardzo się spokusowałem od momentu, gdy właśnie tę drugą normę na Minorce zrobiłem, tak naprawdę non-stop właśnie myślę o tym, jak by ten temat zakończyć, a Prawda jest taka, że oczywiście wszyscy chcemy, żebym tym artymistrzem został, ale mój, moje życie diametralnie o 180 stopni się w tym momencie nie zmieni. Ja dalej będę tym samym łysym człowiekiem, będę mieszkał w tym samym domu. Oczywiście to mi da różne większe możliwości, żeby latać na turnieje, mieć lepsze warunki, lepszą pozycję negocjacyjną. Oczywiście się z tym zgadzam, ale to nie wpłynie diametralnie na to, że nagle wszystkie moje problemy życiowe zostaną rozwiązane. A muszę przyznać, że ta presja właśnie, która gdzieś tam, którą gdzieś tam sobie nałożyłem w związku z tym, że dopiero jak zostanę artymistrzem, to Zrobię to, wtedy zaczniemy robić to, zaczniemy robić to. To bardzo niekorzystnie wpływało, bo ja potem leciałem na turnie i wiedziałem, że jeżeli teraz tego nie zamknę, to będę musiał czekać kolejny miesiąc, żeby dostać kolejną szansę, żeby to zamknąć. I tak naprawdę przez kolejny miesiąc, no, nie realizowałem tego, na co naprawdę mam ochotę i kierunku, w którym tak naprawdę bardzo chciałbym się realizować. Także chcę wam dać znać, że niezależnie od wyniku, ja będę ruszał moi drodzy z właśnie w kierunku stworzenia tej swojej strony internetowej. Będę chciał po prostu dzielić się z wami wiedzą. Chcę, żeby to było dobrze zrobione. Na Wrzesie nie mam nic zaplanowane, bo moja drużyna z Krakowa odstąpiła od udziału w pierwszej lidze. Nie ukrywam, że bardzo się z tego cieszę, bo ta pierwsza liga to był taki turniej na zapchanie dziury w warunkach, w których nie do końca chciałbym grać, po prostu nie miałbym żadnych szans na normę, ani turniej nie jest w żadnym stopniu dla mnie atrakcyjny, więc szczerze powiedziawszy planuję po po prostu cały wrzesień poświęcić na budowę pierwszego kursu debiutowego. No i mam nadzieję, że już jakieś fundamenty pod stronę podłożymy. Także ogólnie wiem, że tutaj padają pewne rzeczy, które zrobię, czy nie. Wiecie jak ze mną jest. Ja tutaj nieraz już mówiłem, że coś zrobię, także możliwe, że tym razem mam nadzieję, że to się nie wydarzy, bo naprawdę jestem zdeterminowany. Mam ludzi po swojej stronie, którzy chcą mi w tym pomóc, więc liczę na to, że wy również tutaj będziecie ze mną, tak jak zawsze powtarzam, na dobre i na złe. Dobrze, moi drodzy, teraz, jak już tak troszkę sobie pogadaliśmy, chciałbym wam pokazać jedną partię, w której zmierzyłem się z, moi drodzy, zawodnikiem powyżej rankingu 2600. A konkretnie, chciałbym wam pokazać chyba najważniejszą partię w mojej karierze do tej pory, ponieważ była to partia przeciwko Wołodorowi Murzinowi na minorce, właśnie na tej minorce, która dała nam tak wiele radości. Dlaczego to była najważniejsza partia? Bo to była partia, w której przy wyniku innym niż porażka przekraczałem ranking 2500 na żywo. A to oznacza, że kiedykolwiek stanie się coś złego, na przykład, nie wiem, stracę zdolność gry w szachy, to już po prostu ten aspekt rankingowy mam spełniony do zostania arcymistrzem. Ja naprawdę na tym. Ja, dlaczego jestem z tej partii dumny? Bo ja naprawdę w siebie bardzo wierzyłem w tamtym dniu. Ja naprawdę usiadłem do tej szachownicy. Jak nigdy, po prostu miałem już jedną okazję na zrobienie 2500 przy wygranej w serii z Basso Pierluigi, ale tam tego nie czułem, tam po prostu czułem, że będzie bardzo ciężko, a tu naprawdę czułem, że to jest mój moment, czułem, że to jest ten dzień po prostu, w którym to się spełni po prostu, ten cel, który tak bardzo ciążył mi w głowie. I zobaczcie sami jak ta partia przebiegała, nastąpiło e4, z mojej strony nastąpiło e6, d4, d5, no i moi drodzy e5, czyli wariant z którym po minorce miałem bardzo duże problemy, przegrałem tak dwa razy już od tego czasu z właśnie hindusami, którzy byli bardzo dobrze na mnie przygotowani, c5, c3, koń c6, konie w3, tutaj muszę przyznać, że do posunięcia z d7 obowiązkowo muszę dodać główne zagranie, którym jest hetman na b6 i... Myślę, że w tym ustawieniu też e, za niedługo zobaczycie jedną z moich partii. Ja zagrałem wówczas jeszcze goniec D7, rywal zagrał goniec E2, skoczek G7. No i ogólnie Wołodar Murzin to była ostatnia osoba, która w tym momencie zrobiła mi roszadę. Od tego czasu każdy zaczął mi grać skoczek A3 i po prostu chamsko e, wykuwali się w kursie Giri'ego Giri Anisza, e, który ja również wzmocniłem kolorem czarnym, ale... Po tym jak ja wzmocniłem kurs, to jeszcze oni wzmocnili to, co ja wzmocniłem na ten kurs, więc no tak możemy po prostu bez końca i trochę mi się to nie podoba, więc trzeba po prostu grać bardziej różnorodnie w tą grę. Krótka roszada jeszcze tutaj ze strony Murzina. I ja na tym turnieju grałem z Nikilem Aleksejenko, z którym zbiłem na D4 i postawiłem koja na F5. Tamtą partię przegrałem, ale to już jest inna historia, ale co najważniejsze tutaj wyciągnąłem wnioski i zmieniłem wariant. Zobaczcie, zmieniłem wariant, jakiś tam mały ruszek, a. Już tutaj e, troszkę jest inna pozycja, troszkę daje szansę rywalowi się pomylić. Już jest szansa na to, że rywal tego wariantu akurat nie spojrzał. Goniec E7 z mojej strony, H4 ze strony przeciwnika. Tebi 1-4, CD-4, Roszada. I tutaj generalnie wydaje się to bardzo dziwne, bo stawiam skoczka na polu H8, ale ten skoczek bardzo dobrze sobie wyjdzie, bo wychodzi przez pole F7. To tak naprawdę, to co się działo na szachownicy, to, to oczywiście jest istotne, bo. To determinuje potem nasze wyniki, ale ogólnie chcę wam powiedzieć, że ja naprawdę byłem turbo zmotywowany na tej partii. Nie pamiętam kiedy szczerze powiedziałem, że byłem tak bardzo zmotywowany, żeby zagrać bardzo dobrą partię. Skoczek C3F6, Eb F6, Goniec bije F6. No nie wiem, czy ktoś tutaj ogląda trójbój. I może nie porównałbym tego aż do Eddie Hola, który jak podnosił sztangę 500 kg, kilo, 500 to w martwym ciągu, to nie miał już sztangi przed oczami, tylko jak podnosi auto, spod którego wyciąga swoje dziecko, tak jakby symulacja wypadku w głowie i że to od niego zależało, czy jego dziecko przeżyje, czy nie. Ale ja też miałem w głowie po prostu jeden cel na tę partii po prostu zagrać, dać się po prostu wszystko. Wszystko co mam po prostu. Zarówno na szachownicy, zarówno dookoła szachownicy, moją postawą ciała, zarządzaniem na zegarze. Po prostu wszystkim, co mam. Wszystkim, co uzbierałem przez te 15 lat gry w szachy. Goniec E3, skoczek F7. Zobaczcie, już mam 14 minut więcej. Wieża E1. Tutaj pierwszy moment, w którym faktycznie się zastanowiłem, zagrałem goniec E8, żeby tutaj pionka na H5 zaatakować, skoczek na H2. Ja zagrałem z toczkiem chcę te figury centralizować. Gram szybko, moi drodzy. Zobaczcie, mam 40 minut na zegarze. Ja naprawdę, ja siedziałem, moi drodzy, jak totalny szef na tej partii, nie? Ja, powiedzi... ja pokazałem przeciwnikowi, ok, masz 2632, ja to widzę, ale mnie to nie interesuje. Mnie to nie interesuje dzisiaj. Dzisiaj to ja rozdaję karty przy tym stole. Ok, gram czarnymi. To z tego, że przegrałem partię w tym systemie. Nie ma to znaczenia. Nie ma to znaczenia, moi drodzy. Ja dzisiaj rozdaję karty przy tym stole. Ja jestem dzisiaj szefem kuchni. Goniec f7, skoczek f3. W ogóle tutaj białe mają przewagę. Ja Wam mogę pokazać komputer, yy, ocenę komputera. Czekajcie, żebyście też sobie zobaczyli. Tak, białe mają plus 0,3. Yy, ale to mnie nie interesowało, bo ja wiedziałem, że mam wszystkie figury na szachownicy. Ja wiedziałem, że tutaj jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Gram... Chcę grać szybko, chcę grać sprawnie. Skoczek na f5. Zobaczcie, Hetman D2, białe już spędzają nad tą pozycją bardzo dużo czasu. Mam dwa razy więcej czasu od mojego przeciwnika. Tutaj chyba pierwszy moment, w którym faktycznie dłużej się zastanowiłem, bo naszły mnie takie myśli, żeby tutaj upraszczać pozycję, żeby jakimś cudem ten remis po prostu, wiecie, urwać, wyrwać, ale mówię, nie, nie będzie tak. Po prostu ty nie masz błagać o ten remis. Ty nie masz błagać o ten remis. Jak on nie będzie chciał tego remisu, to po prostu zostanie w pałkę. Skoczek na E2 ze strony przeciwnika. Wieża na e8, tutaj kolejny długi namysł, bo ja tutaj liczyłem bardzo długo, z tego co pamiętam posunięcia, czekajcie żeby was nie skłamać, e, chyba liczyłem, w skrócie liczyłem bardzo długo, żeby nie dochodzić do posunięcia e5, ale nie wiedziałem za bardzo jak to zrobić, zagrałem wieżą na e8, e, Murzin zagrał skoczkiem na f4, ja zagrałem skoczkiem na d6. O, teraz się zastanawiałem bardzo długo, czy tutaj nie zbije na E3 yy, i po Hetman bije E3, czy wieża bije E3, czy nie zagram E5 Ale właśnie czułem, że to jest proszenie się po prostu o remis. Więc ja zagrałem skoczek na D6, Murzin zagrał wieżą nas A na D1 I tutaj moi drodzy po posunięciu skoczek C4 na pewniaka zaproponowałem remis. Widziałem, że mój ry rywalowi ta pozycja się zupełnie nie podobała. Widziałem po nim po prostu, że on się wstał lewą nogą, a ja widziałem, że ja jestem nabutowany chłopak postawa, postawa dużo, dużo mniejszych chłopak ode mnie po prostu fizycznie. Może wydawać się to śmieszne, że ja zwracam uwagę na takie rzeczy, ale ja naprawdę gram w tą grę 15 lat i ja widzę, że czasami naprawdę nie wygrywa ten, który gra lepiej w szachy. Albo nie osiąga sukcesów ten, który po prostu spędził więcej czasu nad po prostu szachami. Jest wiele rzeczy po prostu, na które ludzie nie, nie zdają, z których ludzie nie zdają sobie sprawy, one naprawdę mają jakiś bardziej świadomy, bądź Podświadomy wpływ na to, jak po prostu to wszystko potem wygląda. Także, moi drodzy, zremisowałem partię, która dała mi 2500 i ja nie jestem dumny z tego, że ja remis zaproponowałem, czy go zdobyłem, ale po prostu, że ja emanowałem taką pewnością siebie, że mój rywal, który miał 150 punktów więcej, praktycznie rankingu, grał kolorem białym, on w ogóle nie pomyślał o czymś innym niż, niż wzięciu remisu właśnie. I chyba z tego jestem najbardziej dumny i życzyłbym sobie tego, żeby gdzieś taką pewność siebie, taką po prostu wolę walki, takie, taką chęć dawania z siebie nie 100, ale po prostu 120% e, znaleźć i cały czas ją posiadać. Oczywiście to nie jest proste, bo to kosztuje bardzo dużo energii i nie da się prawdopodobnie grać z taką, albo e, może da się, ale jest to bardzo trudne. Ja będę z powrotem do tego dążył, bo muszę Wam przyznać, że moje uczucie po tej partii. No, ja potem w ogóle wygrałem kolejną partię z gościem 2600, ale ja Wam powiem szczerze, że to było nic. Ta partia, mimo że i nie wygrałem, ta partia po prostu, to jest partia, po której chyba byłem najszczęśliwszy w swoim życiu. Coś pięknego. Dobrze, moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za tą y, pogadankę razem ze mną, taki szachowy podcast. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Jeżeli tak, napiszcie w komentarzu jajko. A ja wam przypnę serduszko i co, moi drodzy? Widzimy się już za Budabi jutro na kanale będzie wróżba, także zapnijcie pasy. Ja już te pasy mam zapięte w laserze hamskim i lecimy, moi drodzy, na nich, na nich Polsko.